Rozdział 11. Ogniojad kicha i przebacza pajacykowi, który potem ocala od śmierci swego przyjaciela Arlekina. Dyrektor Ogniojad, bo takie było jego nazwisko, wydawał się przerażającym człowiekiem. Temu nie można zaprzeczyć, zwłaszcza przez tę długą czarną brodę, która niby fartuch zakrywała mu pierś i całe nogi. Ale w gruncie rzeczy nie był taki zły. Toteż kiedy mu przyniesiono biednego Pinokia, który bronił się wszelkimi sposobami, wyjąc „nie chcę umierać, nie chcę umierać”, roztkliwił się od razu i poczuł litość. Przez chwilę opierał się. W końcu jednak kichnął potężnie, słysząc to kichnięcie Arlekin, który do tej chwili stał zgnębiony i drżący, jak wierzba płacząca, rozpogodził twarz i nachylając się do Pinokia, szepnął półgłosem: – Dobrze jest, bratku. Dyrektor kichnął, a to jest znak, że się lituje nad tobą, więc jesteś już ocalony. Bo trzeba wiedzieć, że tak jak inni ludzie, litując się nad kimś, płaczą albo przynajmniej udają, że ocierają łzy, Ogniojad, ilekroć był naprawdę wzruszony, miał brzydkie przyzwyczajenie kichania. Był to również dobry sposób, jak każdy inny, w okazaniu dobroci serca. Kichnąwszy sobie, dyrektor nie przestał się srożyć i krzyknął na Pinokia: przestań już raz beczeć. Przez te twoje lamenty aż mi się coś niedobrze tu w żołądku. Czuję takie kurcze, że o mało, apsik. I znowu kichnął dwa razy. Na zdrowie, powiedział Pinokio. Dziękuję. Czy twój tatuś i mama żyją jeszcze? Zapytał Ogniojad. Tatuś żyje, ale mamy wcale nie znałem. Wyobrażam sobie, jakby się zmartwił twój stary ojciec, gdybym cię teraz wrzucił między te rozżarzone węgle. Biedny stary, żal mi go. Apsik. I znowu kichnął trzy razy. Na zdrowie, powiedział Pinokio. Dziękuję, zresztą trzeba i dla mnie mieć współczucie, gdyż jak widzisz, nie mam już drzewa, żeby wreszcie upiec tego barana, a ty, prawdę mówiąc, w tym wypadku bardzo byłbyś mi się przydał. Ale teraz, kiedy się ulitowałem, nic się już nie da zrobić. Zamiast ciebie spalę pod rożnem jakiegoś innego pajaca z mojej trupy. Hej, żandarmi! Na ten rozkaz natychmiast zjawili się dwaj żandarmi z drewna, niesłychanie długi i wyschnięci, w trójgraniastych kapeluszach na głowie i z szablami w ręce. A wtedy dyrektor odezwał się do nich ochrypłym głosem. – Weźcie mi tu tego Arlekina, zwiążcie go mocno, a potem wrzućcie do ognia na spalenie. Chcę, żeby mój baran był dobrze upieczony. Wyobraźcie sobie biednego Arlekina. Przeraził się tak strasznie, że nogi ugięły się pod nim i padł twarzą do ziemi. Na ten rozdzierający widok Pinokio rzucił się do nóg dyrektora i płacząc gorzko i oblewając łzami każdy włosek jego olbrzymiej brody, zaczął mówić błagalnym tonem: – Litości, panie Ogniojadzie, tu nie masz żadnych panów – odparł twardo dyrektor. – Litości, panie kawalerze, tu nie ma żadnych kawalerów. – Litości, panie komandorze, tu nie ma żadnych komandorów. Litości, ekscelencjo! Słysząc, że go tytułują ekscelencją, dyrektor od razu złożył usta w ciup i okazując nagle bardzo ludzkie odruchy i łaskawość, zapytał Pinokia: no więc czego chcesz ode mnie? Proszę o łaskę dla biednego Arlekina. Tu nie ma mowy o żadnej łasce. Jeśli oszczędziłem ciebie, to on musi pójść na opał, ponieważ chcę, żeby mój baran był dobrze upieczony. W takim razie, zawołał dumnie Pinokio, prostując się i zrzucając czapeczkę zrobioną z ośrodki chleba. W takim razie wiem, co jest moim obowiązkiem. Naprzód, panowie żandarmi, zwiążcie mnie i wrzućcie do ognia. Nie, to nie byłoby sprawiedliwe, gdyby biedny Arlekin, mój prawdziwy przyjaciel, miał umrzeć zamiast mnie. Słowa te, wypowiedziane podniesionym głosem i tonem heroicznym, doprowadziły do płaczu wszystkie marionetki przypatrujące się tej scenie. Nawet żandarmi, chociaż byli z drewna, beczeli jak młode jagniątka. Ogniojad
Z początku był nieubłagany i twardy jak kawał lodu, ale potem zwolna i on zaczął się roztkliwiać i kichać. Kichnąwszy tak ze 4 czy 5 razy, otworzył serdecznie ramiona i rzekł do Pinokia: dzielny z ciebie chłopiec, chodź tu do mnie i ucałuj mnie. Pinokio podbiegł natychmiast i wdrapawszy się jak wiewiórka po brodzie dyrektora, ucałował go czule w sam koniec nosa. A więc jestem ułaskawiony? Zapytał biedny Arlekin cieniutkim, ledwie dosłyszalnym głosikiem. Jesteś ułaskawiony, odparł ogniojad, po czym dodał wzdychając i kręcąc głową. Co robić? Dziś wieczorem zadowolę się na pół surowym baranem, ale innym razem biada temu, na kogo padnie wyrok. Na wiadomość o ułaskawieniu marionetki pobiegły na scenę i zapaliwszy wszystkie lampy i świeczniki, jakby na galowe przedstawienie, puściły się w pląsy i skoki. Zaczęło świtać, a one ciągle tańczyły.